rusza przebudowa ulicy na osiedlu Witosa. Wykonawca remontu Kosaka rozpoczął pracę w poniedziałek. Ustawione zostały zapory drogowe, a odcinek drogi we wtorek został wyłączony z ruchu. Dostęp do posesji zlokalizowanych w obrębie zamkniętego odcinka ulicy będzie zapewniony wyłącznie dla ich mieszkańców. Pierwszy etap kompleksowej przebudowy we Wojciecha Kosaka obejmuje przebudowę fragmentu ulicy Jacka Malczewskiego od skrzyżowania z Norwida, dalej zaś samą ulicę Kosaka do wysokości posesji przy ulicy Kosaka 37. Przebudową objętych zostanie blisko 460 metrów ulicy. W ramach inwestycji planuje się wykonać wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę obustronnych chodników, budowę miejsc postojowych, przebudowę zjazdów i dojść do posesji. Realizacja zadania ma nastąpić do 19 sierpnia 2025 roku. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3,5 miliona złotych.